Witam Was serdecznie, mamy wczesną wiosnę i to jest doskonały moment na to, żeby zrobić sobie jakiś warzywniak, ogródek. Dlatego w dzisiejszym vlogu chciałbym Wam pokazać moją koncepcję na taki mini ogródek, który zamierzam tutaj zrobić na powierzchni około 25 metrów kwadratowych. Jak widzicie, teren mam już wstępnie uprzątnięty. Jeszcze muszę troszeczkę tą łopatą sobie gdzieś tu pomachać i pogłębić teren na chodniki, tak jak tutaj widzicie. Podstawą wydzielenia terenu tego ogródka będą takie betoniki, krawężniki jakby nie było, z łącznikami. Ja to sobie troszeczkę tak inaczej wymyśliłem niż to gdzieś tam firmy przedstawiają w broszurach swoich. Także zobaczycie sobie moją koncepcję właśnie na taki mini warzywniak. Ja wiem, że tego miejsca tutaj nie jest dużo. Ja też osobiście sam nie lubię hakać i po prostu gdzieś tam w tych warzywkach robić. Dlatego będę starał się zrobić tak, żeby te warzywa bardziej szły w górę niż po prostu leżały gdzieś tam po ziemi. Zatem ja się teraz przebieram i zapraszam na tego vloga. Tutaj leżą sobie właśnie te krawężniki, czyli to są te betoniki, o których wcześniej mówiłem, i łączniki do nich. Celowo wszystko sobie tak zorganizowałem, żeby nie były to jakieś długie przęsła, ponieważ po pierwsze robię to sam, byłoby to dla mnie bardzo ciężkie do przenoszenia, a po drugie zależy mi na tym, żeby na tych łącznikach powstały takie otwory, w które zawsze mogę wsadzić jakieś tyczki, coś, żeby w przyszłości warzywa się pieły. Tutaj widzicie piach, muszę jeszcze pożyczyć betoniarkę i działam. Jeszcze trochę uprzątnąłem mój plac, ale jak już widzicie, tutaj wyznaczyłem sobie już dokładnie nawet poziomy, naniosłem sobie poziomy względem chodnika, który tutaj w przyszłości będzie, gdzie właśnie te bloczki, także te bloczki będą wyrzucone i kostka będzie trochę niżej, także to powinno tutaj się ładnie zgrać. Jak widzicie, zrobiłem sobie w ten sposób, że postawiłem sobie różne stare kostki do tego łata z oczkiem i w ten sposób szukałem poziomu. Oczywiście można tutaj zastosować niwelator, ale już mówię, nie chciałem się tego wszystkiego tutaj rozkładać, także to jest tylko taki ogródek warzywny. Także jeszcze bazą tutaj poziomu do tego stał się tutaj ten murek, który wcześniej obsadziłem. To też się tutaj wszystko zgadza na tym murku, także przeniosłem tylko wymiar na te sznurki i wszystko gra. Zatem teraz przyniosę sobie kilka właśnie tych krawężników, żeby już dokładnie oszacować te dołki, gdzie będzie tak zwany podkład betonowy pod to całe obrzeże. Połowa dziur już jest wykopana i zobaczcie sobie, wcale nie musi być głęboko, około 30 cm, więcej nie trzeba. Okazało się w międzyczasie, że troszeczkę musiałem podciąć tutaj to winogrono. Tu są właśnie odpady, ponieważ nie zmieściłbym się z tymi murkami. Dlaczego bym się nie zmieścił? Ponieważ doszły jeszcze pewne elementy, które poszerzyły mi właśnie tutaj to wszystko. Mianowicie co jakiś czas będzie obsadzona taka kotwa, jaką widzicie właśnie. Ona będzie wbita w ten później fundament, który powiedzmy w połowie będzie już przeschnięty, a taka kotwa będzie podstawą do jakiejkolwiek innej konstrukcji, która mogłaby po prostu gdzieś tu wyżej wyrosnąć. Na przykład jakieś dodatkowe tyczki na jakieś pomidory albo jakieś inne pnące warzywa. Także tak to sobie tutaj zaplanowałem. Oczywiście nie wszędzie będą takie kotwy. Tam przy winogrono akurat tego nie zrobię. Myślę, że tylko po tej stronie, ewentualnie może po tamtej. Czeka mnie jeszcze tamta strona i tutaj koło mnie. Zatem już tego Wam nie pokażę i widzimy się na betonowaniu. I słuchajcie, betonik umieszany. Takie 40 łopat na 1,5 worka cementu, bodajże 2 wiadra wody, takie mniejsze jak tam są. Także to jest taki bardziej suchy beton i lecimy zalewać. A wykopane dziury po drugiej stronie wyglądają tak. Oczywiście wszystko już mam ustawione i słuchajcie, już wiem, że dzisiaj nie zdążę wszystkiego zrobić, więc dlatego będę chciał tylko zalać narożniki. Narożniki, ustawić sobie sznurek na jutro, ponieważ jutrzejszy beton muszę zrobić z rana, żeby móc te kotwy wbić po pewnym czasie. Dzisiaj, jeżeli bym to zrobił, to okazałoby się, że beton dopiero taki fajny, twardszy zrobiłby się w nocy, a wiadomo, w nocy już nie jestem w stanie tego zrobić. Dlatego tylko dzisiaj narożniki, a jutro pozostałe rzeczy.
słuchajcie, dzień dobiega końca. Postanowiłem, że zrobię jeszcze ostatnie ujęcie, ponieważ dosyć dużo, tak mi się wydaje przynajmniej, zrobiłem. Chodziło o to po prostu, żeby pozbyć się tego betonu, który zrobiłem. Była tego pełna betoniarka, więc trzeba było tutaj podsypać właśnie pod te narożniki i tam trochę mi jeszcze zostało betonu, to sobie zrobiłem, tutaj wyprowadziłem. I ogólnie taki stan jest na pierwszy dzień robienia właśnie tego ogrodu. No powiem szczerze, że już jestem zmęczony, dlatego teraz jeszcze tylko mycie sprzętu i widzimy się jutro. Kolejny dzień już walczę z tym ogródkiem, z tym warzywniakiem. Słuchajcie, pogoda nie jest już tak fajna jak poprzednio. Na pewno będzie padać i słuchajcie, będę musiał się uwijać z tą moją robotą. Beton już czeka, także zrobię sobie teraz te dwie dziury i zobaczymy, na ile beton mi tam pozwoli podkończyć tamte. A ta strona już myślę z moim synkiem, bo strasznie garnie się do betoniarki, zatem dam mu się trochę wyżyć. Albo nie, słuchajcie, zrobię sobie najpierw tamten betonik, bo tutaj będą takie rabatki na zioła. Jak już widzicie, tutaj zacząłem, ale chciałbym po prostu przepuścić tutaj sznurek od tego łącznika do tamtego na końcu i zrobić najpierw te rabatki. Prace się posuwają cały czas. Przyszedł nawet pomocnik z przedszkola. To co, mamy beton, nie? Wsypujesz. Dawaj do dziury. No, ładnie, ładnie. Dobra, tata jeszcze wyrówna i stawiamy następny łącznik. Słuchajcie, teraz dosyć taki ważny moment, żeby sobie dobrze, jak trochę zostanie tego betonu, to sobie tutaj po prostu ładnie to wszystko przyklepać, zrobić taką nadwyżkę, żeby czasami pod naporem ziemi nie przesunęło się w bok to wszystko. A tam, gdzie mam zamiar mieć te kotwy takie, to sobie zostawiłem takie dziury i właśnie tutaj będę je za chwilę wbijał. Sznurek już mam rozłożony i teraz będę sobie tutaj nasypywał betonu w te otwory, ale jest właśnie tutaj taki, że tak powiem, haczyk przy robieniu tego typu rzeczy, ponieważ co chwilę gdzieś tam jest zmiana w tych gniazdach i nie zawsze tak przewidywalnie wszystko się zachodzi, więc trzeba tak troszeczkę po prostu na bieżąco te rowki kopać niekiedy, ponieważ tutaj już się minąłem o połowę rowku, będę musiał go chyba przesunąć, myślę, w prawo. Tutaj analogicznie również, także troszeczkę trzeba tutaj uważać na tego typu rzeczy. I jak widzicie, w tym miejscu na przykład nie wchodzi włącznik, więc już troszeczkę wymiar się zmienia i trzeba to wszystko kontrolować i na bieżąco. Tutaj zdaje się, że muszę się przesunąć bliżej też sznurka, ponieważ no, fundamencik musi troszeczkę wychodzić, także też by było fajnie. I jak widzę, tam również. No i tak sobie pracuję i słuchajcie, okazuje się, że trzeba dociąć po prostu tego jednego i tego. Oj, będzie się kurzyło, będzie. Te moje rabatki już zrobione, a teraz czas na to, żeby wbić właśnie te kotwy, które teraz widzicie. I będą one tutaj w tych dziurach, zatem potrzebuję 4 sztuki i zabieram się już za wbijanie, póki jeszcze beton dobrze nie związał. No to jedna strona już jest. Teraz słuchajcie, przystępuję do betonowania pozostałej części tych właśnie krawężników. Cała ta strona łącznie z tą i analogicznie tak samo
Znaczy nie analogicznie, troszeczkę inaczej. Też te kotwy, ale cztery, ponieważ tu mi się marzy mieć ogórki, które będą się pieły. Więc cztery takie kotwy. W przyszłości będzie to połączone tutaj z pergolą, która będzie wchodzić właśnie w ten budynek. Także to jest temat oczywiście na innego vloga, ale w przyszłości tak będzie. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. Zatem do dzieła. A miał być taki fajny timelapse, słuchajcie, i się nie udało. Zapomniałem podłączyć kamerę do sieci, ale zobaczycie sobie, co zrobiłem przez te kilka chwil. Tak wygląda właśnie ta strona. Za chwilę będę wbijał oczywiście te kotwy, niech jeszcze trochę się ten beton mi zejdzie. Teraz sobie zrobię tę stronę. I słuchajcie, jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ tutaj zależy mi na tym, żeby w tej dziurze, o chwileczkę to sobie, żeby w tej dziurze właśnie obsadzić sobie taką rurkę pod nawadnianie. I ona będzie musiała być wbetonowana. Ja sobie ją oczywiście papierami gdzieś tam zapcham od góry i od dołu i po prostu tędy wyjdzie sobie nawadnianie, które będzie tutaj fajnie podlewać ten cały ogród. Zatem jeszcze trochę popracuję i myślę, że za chwilę zobaczycie, jak to po prostu już wygląda po skończeniu. Już najważniejszy etap jest zakończony. Teraz tylko trzeba będzie rozplantować tę ziemię i wyrównać, oczywiście porobić jakieś ścieżki, ale to myślę jutro. Poczekam jeszcze trochę, aż mi ten beton przyschnie na fundamentach. Także takie coś robi się 2 dni. Czyli tak jak widzicie, tutaj mamy pod takie jakieś zioła, może rozsady i tutaj również przy tym drzewie to jest czereśnia. Akurat tutaj nic nie zrobiłem, to jest takie miejsce, aby sobie oberwać właśnie tę czereśnię. Można sobie tutaj wejść, oberwać, albo nawet sobie usiąść. Też fajny pomysł. Jutro jeszcze tylko rozplantuję tę ziemię, porobię ścieżki i powoli będziemy się brać za sadzenie, bo czas już najwyższy. Trzeci dzień będziemy walczyć już z tym tutaj warzywniakiem. Jeszcze Wam tylko pokażę, jak wyszła właśnie tutaj ta rurka na wyprowadzenie nawadniania. To co? Teraz trochę porównamy, zagrabimy i będziemy siać powoli. Słuchajcie, koniec, mamy wieczór. Pokażę Wam teraz z bliska, jak to wygląda. Ja oczywiście nie będę już się dłużej pokazywał, bo strasznie się zmęczyłem. Jestem cały czerwony, spocony. Tak to wyszło po całości. Oczywiście przydałoby się jeszcze ten teren troszeczkę podrównać. Będą jeszcze dodatkowe ścieżki, ale jeszcze nie wiem, ile mam nasion, także będę musiał pewne rzeczy przemyśleć. Dzisiaj mamy już wieczór, ale jeszcze chciałbym sobie zajrzeć na ten system nawodnienia, który kupiłem. A kupiłem właśnie taki wąż, który kropluje po całości, że tak powiem. Jestem sam ciekawy, jak on będzie się spisywał. Pozostałe węże, które widziałem, to kroplują co jakieś 33 cm. Także no tak trochę nie bardzo, jak na przykład będzie marchewka albo pietruszka, żeby co 33 cm plama wody była. Wolałem jednak takie rozwiązanie. I tak jak mówię, na dzisiaj już koniec, jestem zmęczony. W zupełności wystarczy mi, stwierdzam, 20 metrów ogródka takiego warzywniaka. Zatem do następnego ujęcia. Mam kolejny dzień moich prac ogrodowych. Słuchajcie, dzisiaj przekopałem tutaj właśnie tego węża. Przeprowadziłem go tutaj przez ten przekop.
teraz czeka mnie jeszcze zastosowanie właśnie takiego charakterystycznego zaworu, który rozdzielał mi będzie wszystkie węże kroplujące. Trzeba będzie to oczywiście poskręcać, tutaj zamontować, troszeczkę usztywnić, ustawić i myślę, że już za chwilę będziemy testować, jak to wszystko się zachowuje. A w międzyczasie już, jak zdążyliście zauważyć, posiałem tutaj niektóre rzeczy, fasolka, buraki, podstawy, takie marchewka, ogórki, tam kabaczki. Jeszcze z internetu idą pewne sadzonki, ale to wsadzę je już na samym końcu. Słuchajcie, czas ucieka, a ja tutaj jeszcze walczę z tym nawodnieniem. Teraz Wam pokażę, co w ogóle mam. Mam takie węże, zwykły wąż ogrodowy. Później taki wąż kroplujący, dwa rodzaje. Tego musiałem dokupić, bo okazało się, że jednak mi nie starczy. I mnóstwo takich właśnie złączek, jak tutaj widzicie. O, trójniki, rozgałęźniki, zatyczki tam są nawet. I takie właśnie złączki do przyłączenia tych węży. I to wszystko trzeba będzie tutaj połączyć. Aha, przyszły również jeszcze rośliny, które będę musiał dzisiaj wsadzić. I myślę, że to już będzie koniec tego ogródka. W przyszłym odcinku jeszcze Wam pokażę, jak sobie połączę właśnie tutaj te tyczki, na których będą wisieć ogórki z taką pergolą, która zostanie wykonana. Ale to tak jak mówię, w przyszłym odcinku. Teraz skupimy się jeszcze tylko na tym nawadnianiu i myślę, że już powoli będziemy dobiegać do końca tego odcinka. Dobrze, na początku sobie porozkładam właśnie takie trójniki, złączki i sobie oszacuję, gdzie mniej więcej będą te linie kroplujące. Patrząc oczywiście, jak przebiegają grządki. Tutaj na pewno będzie trójnik. Idę dalej. Tutaj również trójnik. Tutaj trójnik. Tam trójnik również będzie i na końcu już będzie kątowy. Główne żyły z wodą od rozdzielacza już poprowadziłem, także teraz sobie po prostu będę chciał to wszystko już na sztywno tutaj rozmieścić. I do tego celu sobie zrobiłem właśnie takie haczyki. Po prostu będę chciał sobie to wszystko ładnie tutaj w ten sposób zahaczyć. I z tej strony również. I za chwilę będę zakładał już tę właściwą linię kroplującą. No i wszystko ładnie już sobie leży, a teraz myślę, że mogę wystartować z pierwszym wężem. Już sobie tutaj końcówkę zatkałem, także ta końcówka będzie tam na końcu. A tutaj oczywiście w tę złączkę go wetknę. Słuchajcie, mam skończone. Przeciągnęło mi się o jeden dzień, ponieważ musiałem dosłownie 3 metry szlaufa dokupić, żeby to wszystko połączyć. Tak to wszystko wyszło i najlepsze teraz, bo będziemy to wszystko testować. Więc idę sobie do mojej skrzynki z nawadnianiem i będziemy puszczać wodę. Zatem jestem i teraz tak, manual. Ta moja sekcja ogrodowa, warzywna, to jest sekcja pierwsza. Na razie na minutkę i lecimy. Ale pięknie, pięknie, zobaczcie, jak to wszystko tutaj się kropluje, tam po całości. Jak to pięknie tutaj widać. Ok, pewnie jeszcze trzeba będzie to wszystko wyregulować. Do tego właśnie służą te zaworki, tutaj takie mikrozaworki. Można sobie w danej sekcji jeszcze, w danej podsekcji, że tak powiem, wyregulować to wszystko. Ale jak na razie pięknie się kropluje. Nie wiem, czy to widzicie na kamerze, ale widać, że to wszystko elegancko się podlewa i jestem bardzo ciekawy, czy tutaj w tych zagonkach, gdzie są te mniejsze rzeczy, tutaj i tutaj też dochodzi pięknie, także jest dobrze. Wszystko ładnie się kropluje. Jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania, ponieważ wiadomo, bardzo dużo czasu zaoszczędzę na podlewaniu. Wystarczy włączyć tylko guzik i samo automatycznie się kropluje. O, już się wyłączyło, bo akurat tylko na minutę zostawiłem nawadnianie. Także już się wyłączyło, ale wstępnie pięknie to wygląda i spełnia swoją funkcję.
i jak widzę, wcale nie trzeba długo podlewać. Także myślę, że jakieś 5 minutek i wszystko podlane, cały ogród. Świetnie. Słuchajcie, zostało mi jeszcze zrobienie tutaj pod pomidory właśnie takich tyczek jakichś. To jest, że tak powiem, taka robota bardziej stolarska w drewnie. I to sobie zrobię przy okazji właśnie tej pergoli, która tutaj będzie na winogrono, która będzie tworzyła taką L-kę i tutaj wejdzie mi w ścianę tego budynku. Tu jeszcze trzeba będzie zrobić taką lampkę, może daszek. Także to wszystko już w innym odcinku. A tak na zakończenie jeszcze może kilka słów właśnie o tym projekcie moim. Po prostu powiem Wam szczerze, jeżeli mielibyście kupować warzywka w markecie, to na pewno bardziej to się opłaca, ponieważ koszt zrobienia takiego właśnie warzywniaka waha się w granicach 1500 zł. Ale słuchajcie, są pewne rzeczy w życiu bezcenne. W moim przypadku chodziło o to, żeby sobie zagospodarować właśnie ten kawałek ziemi i nie dopuścić do tego, żeby rosły tutaj jakiekolwiek chwasty, łęty i tak dalej. Żeby mieć po prostu porządek na działce. I oczywiście chodzi o taki jeszcze aspekt zadowolenia, ponieważ niektórych bardzo cieszy to, jak coś tam rośnie w ogrodzie. Cieszy po prostu oko i może sobie usiąść, spoglądać na to wszystko, jak to wszystko fajnie kiełkuje, wzrasta. Już nie mówiąc o tym, jak smakuje, bo na pewno takie warzywa będą lepsze i bez chemii niż te kupione w markecie. Zatem dziękuję Wam za obejrzenie tej relacji. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja koncepcja na taki ogród warzywny. Jak widzicie, wszystko fajnie się kropluje. Teraz włączyłem ponownie. Także tylko się cieszyć. Do zobaczenia.